ravioli. Dzisiaj usmażymy chrupiące pierożki, samosy. Przygotowany jest tortilli z nadzieniem kurczakowo-pieczarkowym. Bardzo smaczne. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego przygotowywania tych pierożków. Do przygotowania chrupiących pierożków z tortilli, zwanych samosy, potrzebujemy pieczarki, kurczak, kukurydza, cebula, żółty ser, olej do głębokiego smażenia i przyprawy. Dokładny opis właśnie się Państwu ukazuje. Cebulę należy obrać, pieczarki umyć i wszystko szatkujemy. Ja użyję do tego robota. Na patelni rozgrzewamy odrobinę oleju, przekładamy pieczarki z cebulą, doprawiamy solą, pieprzem i oregano i podpiekamy do momentu, aż stracą całkowicie wpływ. Kurczaka należy pokroić w kostkę, przełożyć na patelnię z oliwą i podpiec na złoto z dowolnymi przyprawami. Sól, pieprz, papryka, ja użyję przyprawy do kurczaka. Do pieczarek dołożę kurczaka i całość ostudzimy. Ser ścieramy na tarce jarzynowej. Do pieczarek dodam również pokrojoną czerwoną paprykę, kukurydzę, tarty ser i łyżkę majonezu. Masę dokładnie wymieszam. Farsz do pierożków mamy gotowy. Placki tortilla przecinamy na pół. Do miseczki wsypujemy mąkę pszenną, wlewamy ciepłą wodę i dokładnie mieszamy. Zrobimy gęste ciasto, które sklei nam tortillę. Jeden brzeg tortilli smarujemy ciastem. Chodzi o to, aby pierożki dobrze się skleiły. No i sklejamy. Robimy tak z każdym plackiem. Chwilkę poczekamy, aż ciasto dobrze złączy się z plackiem tortilli. Do każdej tortilli nakładamy farsz, około 2 łyżki. Nie za dużo, aby pierożki nam nie popękały. Smarujemy pozostałe brzegi ciastem, aby się one dobrze skleiły. Dociskamy i odkładamy, aby jeszcze nam się posklejały, aby dobrze się smażyły. Tak wyglądają gotowe pierożki przygotowane do smażenia. Na patelnię wlewamy olej, mocno go rozgrzewamy i na głęboki olej wrzucamy pierożki, tak aby ładnie się wysmażyły z jednej i drugiej strony na złoto. Chrupiące pierożki wykładamy na talerz wyłożony papierem w celu odsączenia z tłuszczu. Pierożki już są usmażone, wyszło ich aż 14 z tego przepisu. Tak więc są 3 duże talerze. Teraz zobaczymy, jak jeden wygląda w środku. One są chrupiące. Ja poczekam, aż troszkę ostygną, bo bym ich nie rozerwała. O, proszę. Wow, jeszcze są ciepłe. I tak wyglądają w środku. Do tego ulubiony sos i podajemy ciepłe. Ciasto jest suche, nie jest nasączone tłuszczem, tak więc farsz rozpuszczony. Są naprawdę smaczne, chrupiące. Jak dla mnie rewelacyjne. Tak jak widzieliście Państwo, szybko się je przygotowuje i rewelacyjnie smakują. Już spróbujemy. Jeszcze pokażę, jak wyglądają w środku. Nie chcę zgubić farszu. Rewelacyjne. Pycha. Zaraz po usmażeniu są bardzo chrupiące, jak przestygną są lekko chrupiące, po prostu pyszne, delikatne, nie są tłuste. Polecam na przyjęcia i nie tylko. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.